Dzisiaj film o 10 błędach, które najczęściej amatorzy popełniają w squash. Niestety nie jest to poparte jakimiś statystykami, jest to te 10 błędów jest na podstawie moich obserwacji, więc ocena bardzo subiektywna, ale do tego dołożyły się komentarze osób, z którymi dyskutowałem o tychże błędach na artykule temu poświęconym na blogu pansquash.pl. W dzisiejszym materiale skupię się na tym, żeby wymienić te błędy, powiedzieć mniej więcej na czym one działają. Natomiast każdemu z tych błędów poświęcony będzie osobny film, w którym będę mówił, jak te błędy eliminować. I myślę, że to będzie dużo bardziej wartościowy materiał niż dzisiejszy. Dzisiejszy jest takim wstępem swego rodzaju menu, mówiącym o tym, czego unikać, na co zwracać uwagę i w którym kierunku się rozwijać. O tym, jak się rozwijać, jak trenować, tak jak powiedziałem w kolejnych filmach. Pierwszy, chyba najbardziej rozpoznawalny, najczęściej powtarzany, sam zresztą go do dzisiaj popełniam, to jest pozostawanie w miejscu po odbiciu. Generalnie w squashu po odbiciu, czy tylko po odbiciu, no jak najczęściej powinniśmy przebywać w T. T to jest ten punkt na środku, mniej więcej na środku kortu, wyznaczony przez linię środkową kortu i linię rozdzielającą tylne ćwiartki kortu. No i to jest nasze miejsce docelowe. Oczywiście nie idealnie, bo trochę to zależy od sytuacji na korcie, jak popatrzycie na statystyki graczy zawodowych, to oni częściej zostają troszkę z tyłu, tego koło krok za punktem T, ale generalnie naszym celem jest wrócić do T, ustawić się w T, tam czekać na zagranie. I tak jak już powiedziałem, w osobnym filmie opowiem trochę więcej o tej technice stania w T, natomiast po odbiciu powinniśmy wracać do T. Gracze amatorscy często o tym nie wiedzą, nie pamiętają i po odbiciu piłki zostają tam, gdzie byli, albo tam, gdzie spodziewają się, że przeciwnik zagra. A przeciwnik jednak będzie próbował zagrać tam, gdzie ich nie ma, więc jak zostajemy z tyłu, i to jest najczęstszy błąd, zostawanie w tyłu, nie wracanie do T, wtedy wystarczy piłka do przodu, żeby przeciwnika naszego przegonić, albo wręcz zmusić go do rezygnacji z zagrania piłki, bo nie jest w stanie do niej dobiec. Drugi często spotykany błąd to jest biegnięcie do piłki zbyt szybko. Jeżeli do piłki pobiegniemy zbyt szybko, a przeciwnik coś zmieni w ostatniej chwili odbicia, nie będziemy w stanie na to zareagować, nie dobiegniemy do piłki, piłka może polecieć w zupełnie inne miejsce kortu niż my biegniemy. W squashu czasu na reakcję mamy bardzo niewiele, więc jeżeli gdzieś biegniemy, będziemy potrzebować energii na to, żeby się zatrzymać i pobiec w innym kierunku. I ten czas zmarnowany na tą zmianę kierunku najczęściej jest czasem, który powoduje, że już nie zdążymy do piłki. Do piłki powinniśmy startować mniej więcej chwilę po tym, jak przeciwnik ją zagra, i już mamy pewność, gdzie ona poleci, a często nawet i to nie jest potrzebne, bo tak jak powiedziałem, wcześniej z T praktycznie dosięgamy każdej piłki, więc jak piłka jest zagrana słabo, to nawet z tego T wychodzić nie musimy. Trzeci często powtarzany błąd to jest niepatrzenie na przeciwnika, gdy odbija on piłkę. Osoby początkujące bardzo często patrzą się na ścianę przednią, albo w ogóle nie wiadomo, gdzie się patrzą. Natomiast w squashu bardzo ważne jest to, żeby patrzeć na przeciwnika, na jego rakietę w momencie, kiedy on odbija piłkę, bo to nam pozwoli zobaczyć, gdzie ta piłka poleci, odczekać na moment, w którym powinniśmy wystartować i do tej piłki ruszyć. Czwarty błąd to chęć kończenia za wszelką cenę albo w każdej chwili. Wielu osobom wydaje się, że każde zagranie, każde odbicie jest tym, które powinno dać nam punkt, powinno być odbiciem atakującym, być kończącym, a w squashu tak naprawdę tak nie jest. Osoby zaczynające przygodę ze squashem mogą grać w taki sposób, że wydaje im się, że każda piłka, każde zagranie jest tym, w którym zdobywa się punkt. Natomiast w squashu nie jest tak. W squashu trzeba trochę pomyśleć, trochę pokombinować, wypracować sobie przewagę i dopiero w momencie, kiedy mamy przewagę, wtedy atakować. Więc większość zagrań to nie są zagrania kończące, to nie jest ten moment, kiedy będziemy zdobywać punkt, tylko to są zagrania, w których będziemy wypracowywać przewagę nad przeciwnikiem, czyli wysyłać go tam, gdzie jego nie ma na korcie, albo zmuszać go do tego, żeby on w którymś miejscu kortu utknął, został i dopiero jeżeli mamy w ten sposób wypracowaną przewagę, dopiero wtedy atakujemy. Dlatego znowuż wracamy do tego, o czym już chwilę temu mówiłem, że squash to jest sport dla cierpliwych.
A w tym przypadku cierpliwość oznacza również niestety kondycję, bo im dłużej gramy, im więcej wymian, tym więcej biegamy, więcej interwałów i potrzeba kondycji. Piąty błąd to jest granie nadgarstkiem. Nie jest to tak ważny i spektakularny błąd jak pozostałe, natomiast może on mieć bardzo duży wpływ na nasze zdrowie, a konkretnie na naszą rękę nadgarstki. Cała energia, albo przynajmniej większa część, albo znacząca część energii odbicia idzie z nadgarstka, powoduje, że bardzo dużo obciążeń trafia na ten nadgarstek, no i może to prowadzić do kontuzji. Oczywiście to nie jest tak, że w squashu nigdy nie gramy z nadgarstka, bo zdarza się, że przy jakichś lobach, przy jakichś zagraniach, gdzie próbujemy przeciwnika zmylić, w skrótach i tym podobnych, wykorzystujemy nadgarstek w bardzo konkretnym celu. I to jest wskazane, ale niewskazane jest wyprowadzenie energii każdego uderzenia z nadgarstka, szczególnie kiedy nadgarstkiem próbujemy zagrać silnego line'a do tyłu, silnego crossa do tyłu, generalnie zagrania do tyłu, które potrzebują dużo energii. Jeżeli tą energię wyprowadzimy z nadgarstka, to tak jak powiedziałem przed chwilą, narażamy się na ryzyko. Punkt szósty to granie na sztywnych nogach. I to jest poważny błąd techniczny, taktyczny i jeszcze pod paroma różnymi względami. Zagrywając piłkę w squashu powinniśmy jak najniżej schodzić na nogach. Oczywiście wymaga to dużo energii, dużo mocy w te nogi idzie i kosztuje nas dużo energii w trakcie dłuższego grania, no ale mówimy o amatorach. Osoby grające amatorsko najczęściej na korcie spędzają około godziny. Jeden set trwa kilka minut, rzadko kiedy to jest kilkanaście minut. Osoby zaczynające grę potrafią w ciągu 10 minut zagrać cały mecz, więc tym bardziej powinny się pilnować i uczyć tego, żeby jak najniżej schodzić na nogach. Schodząc nisko na nogach, z dość wyprostowanym kręgosłupem, mamy lepszy punkt widzenia, jest nam łatwiej prowadzić rakietę, łatwiej wrócić z takiego odbicia do punktu T. I wiele innych składników składowych tego zagrania, które mają wpływ na generalnie nasze poruszanie się po korcie, na naszą dynamikę, na jakość naszych zagrań. I myślę, że to jest temat nawet nie na jeden, a na kilka odcinków, więc dzisiaj tylko mówię, że błędem jest granie na sztywnych nogach, bo wtedy nie mamy kontroli nad piłką, albo mamy gorszą kontrolę niż gdybyśmy odpowiednio nisko zeszli na nogach. No i bardzo dużo energii kosztuje nas wtedy powrót do T. Tracimy czas, czyli spóźniamy się, albo potencjalnie spóźniamy się w powrocie do T. To będzie generowało szereg następstw niekorzystnych dla nas. Wzrasta nam ryzyko utraty punktu. No i siódmy, często popełniany błąd to jest brak celowania. Uderzamy gdziekolwiek w przednią ścianę, natomiast nie mamy nawyku celowania. Tymczasem każde nasze zagranie powinno być świadome i wycelowane. Powinniśmy trenować to, uczyć się tego, że każde odbicie nasze powinno mieć konkretny cel. I cel zarówno na przedniej ścianie, jak i ten cel docelowy, w którym piłka powinna wpaść. To jest coś, co powinniśmy sobie bardzo szybko wyrobić, czyli nawyk celowania, po to, żeby o nim później nie myśleć. Żeby to się działo podświadomie, ale żeby każde nasze odbicie było celowane. To bardzo ma duży wpływ na jakość naszej gry. No a osoby, które przychodzą, dopiero uczą się grać, nie mają tej świadomości, wyrabiają sobie przez to bardzo zły nawyk grania byle jak, byle gdzie. Ich umysł i organizm nie jest przystosowany do tego, żeby każde zagranie było zagraniem celowanym, precyzyjnym, oddanym w konkretnym celu z konkretnym zamiarem. To będzie już błąd numer 8, niepoprawne trzymanie rakiety. Osoby zaczynające przygodę ze squashem rzadko kiedy przygotowują się teoretycznie do tej gry. Jeśli już cokolwiek czytają, to przepisy squasha, żeby zrozumieć mniej więcej, gdzie tą piłkę odbijać, gdzie nie odbijać i tak dalej, ale już mało kto czyta o właściwej technice trzymania rakiety, prowadzenia rakiety i właściwym zamachu. A to jest dość istotne. Właściwe trzymanie rakiety, umiejętność tego chwytu V ma duży wpływ na to, jaką kontrolę będziemy mieli nad piłką, jak dużo energii wyprowadzimy z naszego zagrania, z wszystkimi tego konsekwencjami. Jeżeli na początku, wchodząc na kort, nauczymy się jakkolwiek trzymać rakietę, a najczęściej to będzie chwyt młotkowy, czyli trzymamy rakietę tak jak młotek, to później będzie nam trudniej z czasem zmienić ten uchwyt na inny. Także zachęcam Was pooglądać filmy, poczytać na temat tego, jak właściwie trzymać rakietę i od samego początku uczyć się właściwego trzymania rakiety, żeby to się stało naszym nawykiem.
No i kolejny, to już będzie dziewiąty błąd, też podobny do poprzedniego, to jest niewłaściwy zamach. Zamach, a właściwie cały swing. Swingiem nazywamy w kłoszu to, jak przygotowujemy się do zamachu, jak prowadzimy rakietę w trakcie uderzenia, wyprowadzenia, uderzenia w piłkę. I tak jak powiedziałem już parokrotnie, temu trzeba poświęcić osobny film, bo to jest dosyć skomplikowane zagadnienie. Natomiast warto poszukać w internecie filmów, które o tym mówią i już uczyć się właściwych nawyków. Zarówno trzymanie rakiety, jak i zamach najlepiej, najprościej czy tam najefektywniej ćwiczyć z trenerem, który nam to pokaże, jak to właściwie robić i będzie korygował nasze błędy na bieżąco. No i ostatni błąd, ale to ostatni nie znaczy najmniej ważny. On jest bardzo ważny, bo on dotyczy waszego zdrowia i bezpieczeństwa. Osoby amatorsko grające w squash, czy osoby zaczynające przygodę ze squashem, często nie rozumieją, czym jest stroke, czy nawet led, i nie wiedzą, nie potrafią rozpoznać momentów, w których nie powinni zagrywać. Często nawet nie mają świadomości, że w squashu jest coś takiego jak led i stroke, czyli sytuacje potencjalnie dla nas groźne, w których nie należy zagrywać piłki ze względu na nasze zdrowie i bezpieczeństwo, nasze bądź partnera, z którym jesteśmy na korcie. Jeżeli w momencie, kiedy macie zagrać piłkę, przed wami jest przeciwnik i jest ryzyko, że go uderzycie, albo piłka się, czy rakieta odbije od niego, albo przy zamachu uderzycie w nerkę partnera na korcie właśnie rakietą, we wszystkich tych sytuacjach nie grajcie. Jeżeli zaczynacie przygodę ze squashem, gracie amatorsko, róbcie wtedy powtórkę punktu, bo nie wiecie, co się mogło wydarzyć, a dla waszego bezpieczeństwa, czy dla bezpieczeństwa osoby, z którą jesteście na korcie, zatrzymaliście zagranie. Jak wam to wejdzie w krew, będziecie rozumieli, to wtedy jest czas na to, żeby poczytać przepisy, popatrzeć, jak się gra w squasha trochę bardziej profesjonalnie i zrozumieć różnicę między ledem i stroke'iem i zacząć odpowiednio to stosować. Dla osób, które nie wiedzą, led to jest sytuacja, w której powtarzamy zagranie bez przyznania punktu komukolwiek, a stroke to jest sytuacja, kiedy jednej z osób na korcie przyznajemy punkt ze względu na błąd popełniony przez nią czy przez drugą osobę będącą na korcie, ale o tym w osobnym materiale, bo to dosyć trudne zagadnienie. Natomiast jeszcze raz powtarzam, dla waszego bezpieczeństwa wyuczcie sobie nawyki, że nie wszystko się gra. Jeżeli przed wami jest przeciwnik, nie grajcie. Wierzcie mi, na kortach do squasha miało miejsce bardzo dużo przykrych sytuacji związanych właśnie z tym, że ktoś nie potrafił odpuścić. No i na tym kończy się dziesiątka, tak jak powiedziałem. Każdemu z tych tematów poświęcę dedykowany materiał, przynajmniej taki jest plan na dzień dzisiejszy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Zachęcam do lajków, subów i komentarzy pod filmem. Cześć, powodzenia na kortach.